Dzień dobry. Nie możemy nagrywać pod słońce, bo mam nowe etui, które ma taką ochronę na obiektyw. Obiektywy w sumie. I pod słońce jakoś to strasznie źle wygląda. Idziemy zobaczyć krówki i zobaczymy. Idziesz też, ty tu nie lubisz chodzić, nie? Więc zostajesz. Października albo 3. Chyba jednak 3, bo pierwsze to było niedziela, a dzisiaj jest wtorek. Mam zajęcia na godzinę 14:10 ze względu na to, że mamy godziny rektorskie. Tak więc mogłam przyjść do krówek, pooglądać co i jak, bo Robert sieje. Zaraz zresztą musimy do niego jechać, więc wam też troszeczkę pokażę. No i co robisz placka, jak nagrywam? Patrzcie, jakie mają tutaj wydeptane ścieżki. Tutaj też. Ktoś powiedział, że to jest od auta, ale nic bardziej mylnego. To jest ścieżka od krówek. Proszę bardzo, tu się jakoś tak krzyżuje. Niektóre chyba wolą właśnie skręcić. No, a tu mają swoje miejsce wypoczynkowe. Można tak powiedzieć, bo często tu sobie leżą. Zresztą widać, że jest wydeptane i wyleżane. Tam drugie, a tam trzecie miejsce. Takie trzy punkty są. Fajnie by to wyglądało z drona. Musiałabym tu przyjechać. No. Słupki są. Idziemy dalej. Różowa rączka. Patrzcie, kogo ja tu mam. No i jeszcze pszenica przyjechała. Pół tony. Będziemy siać. Ale powiem wam zaraz więcej. Ogólnie jest top nasion. Chciałam wam pokazać odmiany, ale coś tu się skiskało. Jedziesz ze mną, czy zostajesz? Zostajesz? Tak. Pa. Czy chcesz jechać? Nie? Okej. Patrzcie, jaka jesień. Tak tego paparazzi nie widać, ale to drzewo już jest takie żółte. I tyle liści straciło. Może tego nie widać, chyba widać bardziej, no. Musiałam przyjechać ładowarką, bo jedna grupa byków nie ba już trawy. No, ale mogłabym pojechać po nim od razu. Tyle, że pewnie też mają mało wody, więc sobie tutaj podłączę wąż. O, otworzyłam. Więc sobie tutaj najpierw odkręcę wodę, potem ją włączę, żeby już leciała i w tym czasie sobie tą trawę. Aj, no nie ma źle. Ale lepiej dolać, bo ja jadę potem na uniwerek. Jutro też będę od rana do wieczora na uniwerku, a Robert musi siać. Więc lepiej by było, jakby jednak wszystko tutaj było ogarnięte.
jest tak, że my tutaj mamy bardzo słabe ziemię, piaski. Ale jest kilka działek, które tam te ziemie są lepsze. I niestety jedna z tych działek miała już, w sumie najlepsza, miała już nie być jakby nasza. W sensie tam się umowa dzierżawy kończyła, no to jest nieważne, ale chodzi o to, że myśmy myśleli, że tego pola już nie będziemy mieli i że już nic nie będziemy tam siali. Więc się nie zaopatrzyliśmy w pszenicę, bo tam w sumie pszenica może i by urosła. Na innych działkach mamy żyto, które właśnie Robert sieje. Się mamy, które będziemy mieli. Ale dążę właśnie do tego, że stwierdziliśmy, że okej, będzie ta pszenica i szybko ją trzeba było załatwić. Pojechałam na te zajęcia. Zdążyłam tak na cito, bo byłam tu tak długo. No i co? I przyjechałam z powrotem, wiadomo, zajęcia organizacyjne trwały trochę krócej. Byłam później u Roberta, no i teraz, jak już jest po zachodzie, przyjechałam dać śrutu wszystkim grupom. No i będę się zbierać za robienie kolacji, która też będzie jutro moim posiłkiem na uniwersytet. Jakby się z wami żegnam, cześć! Ale mam nadzieję, że jeszcze będzie kontynuacja, więc w sumie mogę powiedzieć do widzenia, do zobaczenia. No ja myślałam już o tej kolacji, jakoś tak nie skojarzyło mi się to, że Robert już tam na jednej części skończył siać i teraz jest w ogóle na całkiem innej i ona jest bliżej krów. Strasznie dzisiaj wieje. Ciekawe, co będzie jutro. Mam na ten uniwersytet ubrać, nie wiadomo, rano będzie zimno, potem będzie ciepło. Mam okienka, musimy chodzić między budynkami. Czy on mnie w ogóle widzi, czy sobie pójdzie gdzieś beze mnie?